Dziękuję i przystępujemy do kolejnego pytania. Zadawać to pytanie będą, albo inaczej, złożyli to pytanie posłowie Witold Klepacz, Artur Górczyński i Henryk Kmiecik z Twojego Ruchu. Odpowiadać będzie ponownie pan minister Masel, ale najpierw oczywiście pan poseł Witold Klepacz i jego pytanie. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Akurat termin, w którym zadaję to pytanie, zbiega się z rocznicą niedotrzymania terminu wykonania tej inwestycji, czyli budowy drogi szybkiego ruchu S69 łączącej Bielsko-Białą z Żywcem. Pierwotny termin to 30 listopada 2012 roku. Tak jak już powiedziałem, mija równy rok. W międzyczasie wyznaczano kolejne terminy. 31 marca 2013, 31 lipca 2013. No, za 10 dni będziemy mieli 30 listopada 2013 i inwestycja nie zostanie zakończona. Mało tego, niepokojące jest to, że przez ten ostatni rok niewiele się na tej budowie wydarzyło, czyli praktycznie ten rok dla tej inwestycji został stracony. Zaawansowanie robót wynosi około 60% i w ciągu tego roku może niewiele, ale w granicach 5% tylko zostało to zaawansowanie zwiększone. To powoduje, że jesteśmy jako posłowie z województwa śląskiego bardzo zaniepokojeni tą sytuacją, gdyż jest to newralgiczna trasa łącząca Śląsk ze Słowacją. Jeżeli tak dalej pójdzie, to wcześniej Słowacy, którzy później zaczęli drogę budować szybkiego ruchu po swojej stronie, skończą ją wcześniej niż my, którzy zaczęliśmy ją dużo wcześniej. A więc moje pytanie brzmi, jak pan minister ocenia sytuację i jaki jest realny termin zakończenia tej inwestycji? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo posłowi Klepaczowi. Ponownie sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, pan minister Andrzej Masel. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, zastępując ministra Renasiewicza, który uczestniczy dzisiaj w Radzie Ministrów, postaram się najlepiej, tak jak potrafię, jak przygotował mi informacje Departament Dróg i Autostrad, poinformować o sytuacji na budowie S69. Od razu powiem, podzielam niepokój też pana posła i nikt z nas nie kwestionuje znaczenia tego odcinka jako połączenia o istotnym znaczeniu międzynarodowym. Umowę na budowę przedmiotowej drogi Generalna Dyrekcja zawarła z konsorcjum firm, w którym liderem jest Polimex Mostostal oraz partnerami Doprastaw i Mostmar. Umowa była podpisana 20 lipca 2010 na kwotę 788 milionów 100 tysięcy złotych. Pierwotny termin realizacji 27 miesięcy, czyli do listopada 2012 roku. Stan na 11 listopada 2013 jest taki, że zaawansowanie rzeczowe na tej inwestycji kształtuje się na poziomie 73,4%. Na kontrakcie od początku realizacji inwestycji powstawały opóźnienia spowodowane głównie nieodpowiednią mobilizacją zasobów, zbyt małą ilością przepracowanego dziennego czasu pracy oraz niedotrzymywaniem terminów oraz spraw formalnych związanych z podpisywaniem umów z podwykonawcami. W trakcie realizacji wystąpiła konieczność wykonania dodatkowo robót polegających na wzmocnieniu podłoża nasypu przy dojeździe do dwóch wiaduktów oraz prac zabezpieczających dla jednej z podpór obiektu mostowego. Problemy na kontrakcie pogłębiły się, gdy we wrześniu 2012 roku spółka Mostmar złożyła wniosek o upadłość,
a 16 listopada 2012 w monitorze sądowym i gospodarczym ukazało się postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Syndyk masy upadłości Mostmar S.A. pismem z 23 listopada 2012 poinformował GDD KIA, iż odstępuje od umowy konsorcjum z dnia 12 listopada 2009 oraz umowy realizacyjnej z 20 lipca 2010. Od dnia 10 września 2012 roboty mostowe na kontrakcie nie były praktycznie prowadzone. Wznowiono je od 15 października 2012. Aktualnie głównym powodem opóźnień w realizacji inwestycji jest brak bieżącej płynności finansowej lidera konsorcjum firmy Polimex Mostostal. Wykonawca nie posiada bieżących środków na finansowanie inwestycji, przez co tylko środki finansowe pozyskane z kontraktu są możliwe do zaangażowania w realizację inwestycji. Roboty na przedmiotowym kontrakcie w dalszym ciągu nie są prowadzone w odpowiednim tempie. Wykonawca nie realizuje także swoich zobowiązań wobec podwykonawców, przez co trwa procedura dotycząca zaspokojenia przez GDD KIA roszczeń finansowych dla usługodawców z tytułu nieuregulowanych należności zgodnie z ustawą o płatnościach dla podwykonawców. Kroki podjęte w celu jednak wyegzekwowania terminowej realizacji inwestycji. Po pierwsze, inżynier kontraktu skierował do wykonawcy 19 powiadomień o roszczeniu oraz o okolicznościach mających wpływ na realizację kontraktu, w szczególności z tytułu opóźnień w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu oraz brakiem właściwej organizacji oraz koordynacji robót po stronie wykonawcy. I odbyło się 38 rad budowy, w których brali udział przedstawiciele zamawiającego, nadzoru i wykonawcy. W 2013 roku wykonawca złożył 4 aktualizacje harmonogramu. Kolejno harmonogram z dnia 21 stycznia 2013, 22 lutego 2013, 30 kwietnia 2013 i 31 lipca 2013, który po licznych uzupełnieniach został przyjęty przez inżyniera w dniu 26 sierpnia 2013. Harmonogramy te nie zostały zatwierdzone przez inżyniera na podstawie subklauzuli 8.3 warunków kontraktu, a służyły jedynie do oceny postępu robót. Każda z przedstawionych przez wykonawcę aktualizacji harmonogramu po miesiącu miała już poważne opóźnienia i stawała się nieaktualna. Powyższe okoliczności potwierdzają, że wykonawca nie jest w stanie zaplanować i stworzyć harmonogramu robót, w którym określony zostałby realny termin dokończenia kontraktu. Inżynier, uznając roszczenia wykonawcy dotyczące wydłużenia kontraktu, akceptował podpisanie kolejnego aneksu z terminem do 14 października 2013. Przy obecnym zaangażowaniu wykonawcy, zważywszy na fakt, iż koniec drugiej dekady listopada, a inwestycja realizowana jest w terenach górskich, nie ma szansy na oddanie do ruchu w tym roku nawet połowy odcinka od węzła Mikuszowice do węzła Włóczkowice. I taki stan również nie gwarantuje uzyskania w tym roku przejezdności drogi S69 na odcinku między węzłami Mikuszowice-Buczkowice. Taka jest aktualna sytuacja na kontrakcie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, panie ministrze. Pytanie dodatkowe pana posła Klepacza. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. No, niestety, panie ministrze, pan mi przedstawił informację składającą się z dwóch części. Pierwsza część, no to jak doszło do podpisania kontraktu, o czym wszyscy wiemy. I jedyna informacja, która z pana ust wyszła, to taka, że potwierdza pan stan zaawansowania robót taki i moją ocenę sytuacji na tej inwestycji. Natomiast no, nie przedstawił pan, a ja na to liczyłem, zadając te pytania, żadnych działań, które mają skutkować dokończeniem tej inwestycji. Wszystkie te działania, choćby się nawet odbyło jeszcze 50 rad budowy i jakichś tam 30 czy kolejnych 50 innych spotkań na ten temat, są nieskuteczne. Generalna dyrekcja nie ma pomysłu, jak dokończyć tą inwestycję, a w tej chwili rzeczywiście wykonawca jest, no tak to trzeba powiedzieć, no, u kresu wytrzymałości finansowej, bo po prostu więcej będzie płacił kar niż otrzymywał należności z tytułu
wystawionych faktur i to samo, i to się przenosi na podwykonawców. A więc, panie ministrze, oczekuję, że pan powie, jak zaradzić tej sytuacji, co państwo zamierzacie zrobić, bo kolejny rok minie i znowu się tu spotkamy, minie 10% będzie kolejnego zaawansowania, a inwestycja nie będzie zakończona. Nam chodzi o to, żeby tą inwestycję jak najszybciej zakończyć i takie skuteczne działania i ministerstwa, i Generalnej Dyrekcji Oddział w Katowicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ponownie pan minister Masel. Panie marszałku, panie pośle, ja potwierdzam, że sytuacja na kontrakcie nie jest dobra. Wydaje mi się, że faktografię przedstawiłem dużo dokładniejszą niż pan poseł. Natomiast wszystkie działania, jakie możemy wykonać, muszą być zgodne z prawem i tym ogólnie obowiązującym, i zgodne z kontraktem. I takie działania były prowadzone. Wszystkie wezwania, które były w stosunku do wykonawcy, rady budowy, ale również to, co jest tylko możliwe. Jeżeli jest podstawa, to nawet w ciągu 2 dni płatności realizowane. Jeżeli można podwykonawcą zapłacić zgodnie ze stosowną ustawą, jest ta płatność realizowana. Czyli te kroki, które można było wykonać, się wykonuje. Natomiast wiadomo, że w przypadku uporczywego uchylania się wykonawcy od realizacji umowy jest możliwe rozwiązanie skrajne, ale proszę rozważyć, czy jest to rozwiązanie w tej chwili najlepsze. Jeżeli będzie taka potrzeba, na pewno inwestor taką decyzję też rozważy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, panie ministrze. Przystępujemy do kolejnego pytania.